Jesteśmy na stoisku Asusa na targach IFA, a obok mnie jest prawdopodobnie najszybszy smartfon, który kiedykolwiek się ukazał na rynku. Napędzany przez Snapdragona 845, ale dość nietypowego, bo podkręconego do prawie 3 GHz, do tego 8 GB pamięci RAM, tego najszybszego typu LPDDR X4, 128 GB pamięci wewnętrznej, co też robi piorunujące wrażenie oczywiście, bo te gry, które będziemy przechowywali na ROG Phone'ie, muszą gdzieś się znajdować. Sam ROG Phone jest o tyle nietypowy, że został wyposażony w kilka specjalnych funkcji, które jakby wspierają ten gaming, tak? Przede wszystkim ściśnięcie ramek smartfona sprawia, że aktywujemy tryb ROG. Z tyłu się podświetla logo, co jest typowe trochę dla laptopów Asusa z tej serii. Sama tapeta też jest taka dość fikuśna animacja, może trochę odpustowa, może trochę jakby przesadzona, ale daje to fajny efekt. Włączamy tryb gaming. W trybie gaming wszystko jest podkręcone, ekran jest zoptymalizowany. Właśnie, ekran. Ekran jest zoptymalizowany pod kątem gier. Sam ekran to AMOLED o częstotliwości odświeżania 90 Hz, czyli to jest ekran jakby trochę porównywalny wręcz z tymi gamingowymi monitorami. Na pewno nie aż tak dobry pewnie, ale widać zdecydowanie różnicę. Jest to 6-calowy panel o rozdzielczości 2160x1080 pikseli, czyli tutaj pod tym względem ROG Phone nie odstaje od żadnych innych smartfonów. Grając oczywiście przechylamy smartfona poziomo, tak? Więc musimy tutaj jakby mieć odpowiedni chwyt, odpowiedni jakby komfort użytkowania tego urządzenia. Asus zadbał tutaj o kilka takich dodatkowych elementów. Przede wszystkim głośniki są skierowane w stronę użytkownika, czyli ten dźwięk jest jakby bezpośrednio kierowany do nas, nie gdzieś na boki, nie ucieka. Poza tym u góry na obudowie mamy dwa jakby dotykowe bampery, które symulują dotyk ekranu po bokach. Jest to fajne szczególnie w grach wyścigowych, gdzie musimy ten ekran po bokach dotykać, a zamiast tego możemy sobie naciskać te bampery umieszczone u góry. Oprócz tego sam smartfon jest specjalnie chłodzony. Nie jest to zwykły pipeline, ale jest to po prostu autorski, specjalny mechanizm chłodzenia. Są otwory, które odprowadzają te ciepłe powietrze. Ciepłe powietrze ucieka nie w miejscu, gdzie trzymamy smartfona, ale po środku, czyli ten komfort grania jest zachowany. Wraz z smartfonem na rynek trafi szereg akcesoriów. Takim najbardziej podstawowym, które już znajdziemy w pudełku, nie będziemy musieli za nie dodatkowo płacić, jest jakby przystawka chłodząca. Ta przystawka jest podłączana do smartfona, który posiada dwa złącza USB na tej dłuższej krawędzi. Czyli podłączamy przystawkę właściwie wkładając ją jakby trochę od dołu. Przystawka ma aktywny wentylator, chłodzi nie tylko samego smartfona, ale też chłodzi nasze dłonie, co jest w ogóle już fenomenem i rzeczą do tej pory nie spotykamy na rynku. Przystawkę, jak wspomniałem, jest dodatkowo w pudełku, nie musimy za nią płacić, za to zapłacimy za inne akcesoria, zapłacimy za specjalny podwójny jakby dock do smartfona, który przekształca nam trochę ROG Phone'a w coś w rodzaju konsolki Nintendo 2DS. Mamy dwa wyświetlacze, jeden na dole, drugi u góry. Przystawka ma również własny autorski akumulator, który ma aż 6000 mAh pojemności, co daje nam łącznie 10000 mAh razem z 4000 mAh w ROG Phone'ie. Czyli jakby fenomenalna objętość, która prawdopodobnie pozwoli nam na bardzo, bardzo, bardzo długie godziny grania. Choć nie zapominajmy, że to są dwa 6-calowe wyświetlacze, więc one też potrzebują swoją energię. Inna przystawka to jakby podłączane po bokach dwa joysticki z przyciskami i analogami, które pozwalają nam grać w bardziej komfortowy sposób. Ostatnim akcesorium jest przystawka, która pozwala nam przesłać bezprzewodowo obraz do dowolnego ekranu, monitora, projektora. Wystarczy, że podłączymy za pomocą portu HDMI tą przystawkę do naszego ekranu, a obraz jest przesyłany bez opóźnień, bezprzewodowo i w ten sposób możemy jakby smartfona wykorzystywać w roli pada, a wszystko widzieć na dużej przekątnej.